Siemanderko, jak się wam podoba Thor? W ogóle gameplay na przykład też Kapitan Ameryką, którego mieliście okazję doświadczyć w ostatnim odcinku. W ogóle zobaczcie, jak dużo teraz tutaj skórek wam pokazuję na tym screenie tuż za mną, więc w zasadzie możecie zobaczyć, jak jest zróżnicowana propozycja od deweloperów, jeżeli chodzi właśnie o skiny dla postaci. Myślę, że są naprawdę świetne. Ten generalnie Hulk w tym momencie przypomina bardzo Hulka z Thor Ragnarok. Jedyne, czym się różnią, no to w zasadzie kolorem skóry, tak myślę. Także zachęcam was do oglądania następnego odcinku. Teraz w zasadzie będziemy mieli akcję, w której widać, że AIM już, że tak powiem, jest bardzo bliskim targetem grupy Avengers i zbliża się nam finalna walka. Także zachęcam do oglądania. O, coś się dzieje, w miejscu, gdzie zgromadzili się ludzie protestujący przeciwko ograniczaniu naszych swobód. Dzisiaj rano szefowie wszystkich agencji wojskowych zostali zatrzymani wbrew ich woli przez nowe adaptoidy AIM. Na ulicach wybuchła panika, kiedy olbrzymie statki AIM zawisły nad największymi miastami. Jak ten Thor kiepsko wygląda? Wojsko szykuje się do starcia, a zwykli obywatele odczuwają ogromne napięcie. O mamo. Oczywiście. To moja. To jest moja technologia. Momencik! Coś się dzieje! Okej. Wykryto aktywny szyszynec. Należy niezwłocznie opuścić ten teren. AIM zapewni bezpieczeństwo. Sir, otrzymałem prośbę o pomoc z azylu ruchu oporu w Nowym Jorku. AIM próbuje nas wywabić. Jeśli ich uratujemy, będzie wyglądać jakbyśmy atakowali. Teraz nieistotne. Zawsze w cenie, zamach stanu. Jeśli naszej pomocy, pomagamy. Zróbcie, co musicie. Ruszamy o świcie. Kapitanie, poprosiłam Pima, żeby przesłał nam materiały o Nowym Jorku. Może rzucisz na nie okiem. Spotkajmy się w laboratorium technicznym. Już tam zmierzam. Spoko, spoko, ale najpierw wiesz, mamy ważniejsze sprawy, nie? Misja misją, ale zobacz, jak teraz wygląda Thor. Chłopie, musimy go przebrać, bo ja go tak na bitwę nie puszczę. Wstyd, po prostu będzie wstyd. No tak nie może być. Na pewno nie, tak nie zostanie. Nie ma mowy. Trzeba go zmienić. Nie mogę go zmienić? Nie. Trzeba przebrać Thora. To jest priorytet numer jeden w tym momencie. Thor musi zostać przebrany. Wybierz. Wybierz profil. No dobra. A może tak puścimy Kapitana Amerykę na ten, słuchajcie, na pole walki, nie? No dobra, nie będziemy sobie robić żartów, że z Kapitana Ameryki. Bez przesady. Ale coś mi się nie chce przełączyć z powrotem, nie wiem dlaczego. Chyba tak zostanie. No chyba tak zostanie. Okej, dobra. To jest poważna sprawa. Dobra. Dobra, jak się tutaj przełączyć? Zazwyczaj tutaj się przełączałem. Może teraz nie mogę w tej misji po prostu. Pokaż profil, nic to nie daje. Okej. Może po tej misji będę mógł. No dobra, idźmy na razie kapitanem. Ale kapitan, żeby tak wolno biegał? No ja wam powiem, że tego się nie spodziewałem, naprawdę. Jak tam sytuacja na froncie? To znaczy stream jest stabilny, nic się nie zacina, jest okej? Wkładki do butów nam wypadły ze skrzynki, więc... Nie będzie go uciskać w tych wielkich traperach. Jest git, no to mega, jak jest git, to jest git. Jest bomba. A my miejmy nadzieję, że nie, a przynajmniej nie na helikarierze. Inspiracja adepta, rezonator, wyposażenie. Coś wypadło ciekawego. Jestem tutaj, nie potrzebujesz. Kur. Dobra, dobra. Głośno się zrobiło. Mierzony ładunek shield, uchwyt. Jest spoko. Kurde, trzy razy tak? Więcej nie pytam, nie?
Dobra, co to za śmieci są? To w sumie nie taki wcale śmieć, nie? Bym powiedział. Cały czas jakieś trzaski słychać za plecami. Tak jakby za plecami po prawej stronie, nie? Wiem, coś tam spawają? Nie wiem, co tam się dzieje. Zaraz kapitana tutaj zaatakują. Znowu, i znowu. Widzicie to? Jaki bęk? Nie wiem, czy ja tutaj coś kupię. Czy ja tak oszczędzam te punkty, oszczędzam te pieniążki? No dobra, gdzie mamy iść? O, jest Thor, zobaczcie go, jest Thor. Ależ wściekły. Szykuje się na, słuchajcie, jakiś balet, nie? Nie dość, że kurde założyli mu jakiś po prostu śmieszny kask. To jeszcze go zgolili, no. Nie, jakby nie było tego kasku, wyglądałby inaczej, tego hełmu. Kaskiem, znaczy hełmem tego nie nazwę, bo to w sumie nie wygląda na hełm. To jest strasznie dziwne. I go nie zgolili, to mógłby wyglądać w miarę przyzwoicie. Ale ta... Może dlatego jest ściekły, by tak go ubrali. Nie no, trochę inny był ten hełm w komiksach. Trochę inny, nie? Ten... Tutaj najlepszy w tym wszystkim jest ten taki czubek na głowie, nie? Ten taki mały róg. Strasznie wygląda. Nie wiem, ja mam pewnie już porównywałem, ale... Antenka, no taka antenka trochę, tak, tylko taka antenka. Jak sobie wpiszecie w Google wyszukiwarce hełm przeciwko 5G, to identyczne hełmy wam wyskoczą, bez tych skrzydełek, ale identyczne hełmy wyskoczą, nie? Odbiera Wi-Fi, no właśnie o to chodzi chyba. Albo właśnie, żeby nie odbierać Wi-Fi. Dobra. Tragiczny ten kostium, naprawdę. Już lepiej wygląda Thor w samej koszulce. Jako David Blake? Jak się nazywa? Nie alter ego. Alter ego to jest Thor, a jak się nazywa? Postać doktora z komiksów, który jest wciela się w Thora. Blake chyba ma nazwisko, czy nie? Nie pamiętam, kurde, wiecie co? Nie pamiętam. Ja zapomniałem. Trochę czytałem tych komiksów, aczkolwiek nie jestem jakimś, że tak powiem, komiksomaniakiem. Parę po prostu komiksów czytałem. Osobiście też wam polecam, bo to jest ciekawe podejście, żeby tak sobie czytać kilka komiksów i zobaczyć, jak to wygląda w świecie oryginalnie, znaczy w świecie oryginalnie. Jak, na podstawie czego są te robione wszystkie filmy, nie? Ile one mają wspólnego z komiksami? To jest ciekawe podejście, a takie właśnie porównać sobie. Oryginalną historię, na podstawie której były tworzone filmy. I sporo rzeczy się tam zazwyczaj nie zgadza. Jak się domyślacie, kostiumy? Jak się domyślacie, kostiumy, ale nie tylko kostiumy. Też inne rzeczy. Wiadomo, że na przykład Hawkeye to wyglądał kompletnie niekomiksowo. No, Hawkeye tak, zdecydowanie Hawkeye. Hawkeye jest najbardziej chyba charakterystyczną postacią, która wygląda inaczej w komiksach, a inaczej w filmach. Okej. Wiedziałam, że się skusisz. O, tu jakie ma ładne rzeczy, skórki. No ładne, tylko że za drogo, bo, wróć, pani kochana. Donald Blake, okej, okay, Donald Blake, no właśnie. Dobra, ty też coś sprzedajesz, ale też za drogo pewnie, nie? A wcale nie tak drogo, ty to masz takie miarę przystępne ceny, bym ci powiedział, nie? Ale nie, na razie nie będę kupywał, Wiem to, no na pewno wrócę. O, a wcześniej tak się ładnie wyświetlało. Już wiemy, gdzie trzeba iść, tam trzeba iść, słuchajcie. Sobie wszedł normalnie do tego, do komnaty Czarnej Wdowy. Komnaty, jak to powiedziałem. Pieczary. I normalnie dotyka ich rzeczy. Ja to mi się wkurzył chyba trochę, co? No ale widocznie. Ona nie ma nic przeciwko. Siedzi sobie tutaj, stoi. Dobrze, Nat. Co tu mamy? Okazuje się, że Pym śledził to coś, od kiedy pojawiło się na niebie. Donald Blake. Wydaje się, że nie podąża ustalonym kursem, więc nie możemy przewidzieć jego ruchów. Doktor podejrzewa, że to coś reaguje na powiadomienie o aktywności od powinna mu dać pysk. I informacje z własnych czujników. Wykryje nas. Prawdopodobnie. Ruch oporu przekaże nam swoje dane, więc będziemy mieć informacje o położeniu tej maszyny. To nam ułatwi działanie. Świetnie. Przygotujcie Quinjet. Chcę jak najszybciej wystartować. Robi się.
No dobra, dobra. I teraz powinien być liść. Liść za wtargnięcie do jej pomieszczenia, do jej pokoju, no. Ale nie było, nie zważyła. A może specjalnie, celowo go tam wpuściła, wiecie. Jak to jest. Ciekaw jestem, czy mi się dzisiaj uda usnąć, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale piję RB, dodatkowo poprawiam kolą, więc ilość kofeiny, jaką w tym momencie dostarczam do organizmu, jest kosmiczna, międzygalaktyczna bym powiedział nawet. Pewnie znowu nie będę mógł usnąć dzisiaj. Wczoraj nie mogłem usnąć, dzisiaj będzie powtórka z rozrywki. Chyba muszę jakoś ograniczyć tę ilość kofeiny. Chcę zmienić sobie na Tora. Eliminację? Nie. Kurczę, naprawdę nie mogę sobie bezpośrednio będąc w tym helikarierze zmienić na inną postać? Ja nie rozumiem, dlaczego nie mogę. A czemu muszę akurat teraz biegać Kapitanem Ameryką i wykonywać te misyjki? Tam gdzieś na dół. A, że tutaj, tak? No dobra. Wybierzmy którąś misję w takim razie. (Śmiech) 49% ukończono kampanii. To chyba jednak nie koniec jeszcze. Ale wschodnie wybrzeże region. Helikarier pustkowy Utah. Wejście pajęczycy. Misja ukończona. Okej. Okay. Bierzemy to? Co wy o tym myślicie? A my tego nie zrobiliśmy czasem? Jakoś tak mi znajomo wygląda. Wydaje mi się, że ostatnio zrobiliśmy. Zobaczcie, to jest genialne. Widać czy w tym momencie, jak bardzo się pospieszyli z tą grą, dlaczemo wypuścili tak wcześnie. Zobaczcie, tutaj jest tytuł misji. Węzeł komunikacyjny, sabotaż strefy zrzutu, bla 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 bla, moc misji 14, a niżej. The resistance has located an AIM facility, vital to its infrastructure. No dobra, to jest w końcu łamany angielski, polski, czy jaki to jest, nie? Trochę jednak się pospieszyli. Tak, by the way, jak ktoś nie słyszał, to tego Shadowlandsy przesunęli na ten moment nie wiadomo, kiedy będzie premiera. Na ten moment nie wiadomo, kiedy będzie premiera. Bardzo ładny ruch ze strony Blizzarda. Bezproblemowo refundują, jeżeli ktoś teraz zakupił dodatek i chce po prostu odzyskać pieniądze, bo stwierdza, że jednak nie chce grać w tą grę. Bardzo ładny pomysł z ich strony. Naprawdę szanuję za to. Lecimy to? Myślę, że spoko chyba, nie? Nagrody... Lećmy, nie ma co się zastanawiać, kurde. Ja chcę innego bohatera, nie chcę Kapitana Ameryką, chcę Czarną Wdową. Albo tym Torem, co? Kogo bierzemy? Tora, może Tora czy Czarną Wdowę. Poziom drugi ma Tor? Co on taki? Treśniak. Iron Man. Dobra, Iron Mana bierzemy. Bierzemy Iron Mana, niech będzie Iron Man. Iron Man jest spoko. Bardzo mi się też sympatycznie nim gra. Włącz matchmaking. Włączam matchmaking, może nie będziemy grali solo. Słuchajcie, może nie będziemy grali solo. Teraz zobaczymy, może kogoś nam dobierze. Ale to było fajnie. Ciekaw jestem, czy też się włącza automatycznie wtedy komunikacja z tym bohaterem, z inną osobą, nie? Innym graczem. Trafimy na jakiegoś Turka i jak ja się wtedy z nim dogadam? No nie dogadamy się chyba. Chyba nie bardzo. Rozpocznij misję, dobra, tam właśnie nie ma nikogo, no. Trudno. Avengersi, nasi agenci polowi odkryli lokalizację skarbca danych. Skarbiec zawiera informacje dotyczące badań nad nowymi syntoidami wojskowymi. Trzeba je zniszczyć. Dostańcie się do środka, zniszczcie serwery i wynoście się, zanim AIM wyśle posiłki. Ja się nawet nie musicie używać tej komendy, uśmiechnij się, bo jak widzę ten kostium Tora, to od razu mi się śmiać chce. Więc okej, nie? Kurczę. Kto to, że tak powiem, zatwierdził? Może dla Becky ten kostium tak oddali? Nie mam bladego pojęcia, o co chodzi, ale niesamowity jest, zabawny. Nie wiem, co mnie bardziej śmieszy. Czy ten młot niedopracowany? Posiada zestaw turbin, zasilających jeden z ich generatorów alarmowych. No, unieszkodliwcie sama się szczerzy. Dobra, to jest poważna sprawa. Tor gdzieś tam biega, niech za mną. Niech mnie tutaj... Już się czai za rogiem, żeby mnie rozśmieszyć, nie? Oj, sorry, nie chciałem. Mamy tu niezbyt przyjazną grupę.
Wiem, że nie muszę ich niszczyć, ale to sprawia mi trochę frajdy. Dobra, lecimy, lecimy. Ruszam na wrogów, ludziska! Spokojnie, tony. Easy, easy. Patrz, coś robią. Ale Thor oczywiście nawet młotem nie wyrzucił. Jest zbyt dumny. Chyba znowu była jakaś optymalizacja gry, bo dość płynnie chodzi. Bardzo ładnie. No, no, no. No, skończyły się repulsory. No to co? Przechodzimy do ataku. Ale go ładnie złapała. Kamala? Żeby Kamali zmienić rynsztunek? A zobaczmy, zobaczmy. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego nie mogę w tym momencie zmienić Patera. Ja bym z tego widoku, nie? No, ten Mark wygląda kapitalnie. Powiem wam, że mi się osobiście... z jednej strony trochę mi się nie podobają te stare modele, te stare zbroje Mark II na przykład, nie? Z filmu Iron Man 1, z Iron Man 2, ale z drugiej strony one faktycznie wyglądają jak pancerz, nie? Zniszczcie te turbiny. Chyba nie mogę z tego w tym momencie zmienić się stroju Kamali. Sorry, ale chyba nie dam rady. Muszę po prostu, że tak powiem, nią grać. AIM wysłało oddziały, by was powstrzymać. My tu chyba byliśmy, naprawdę. No kapitalnie wygląda ten strój. Muszę wam przyznać, że naprawdę. Kozacko. Gdzie jesteście, chłopaki? Ale spokojnie, trochę was... Odeśpij trochę! Dobra, chyba za bardzo chciałem. Ktoś liczy wyniki? Bo chyba wygrywam! No jasne, że wygrywamy, no kto inny. Ten gościu w tej ameliniowej? Ameliniowym hełmie? Oj! Co ty za jakiś kwas tutaj na mnie rzucasz? Tak nie wolno. Dobra. I bang! Tutaj się jeden schował, widziałem przed chwilą. O, tu jesteś, koleżanko. A, bo ja muszę zniszczyć tutaj. Proszę bardzo. Widzę cię spokojnie, ale najpierw muszę dokończyć dzieła. No dobra, skoro tak... Jedna turbina załatwiona. Dobra robota. Okej. Nie wiem, co się stało, ale... No dobra. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w prawym dolnym rogu kliknąłem na Hulkbustera. I... Nie włączył się Hulkbuster, nie rozumiem dlaczego. Trochę jestem zdziwiony. Okej. Nie wiem dlaczego się nie włączył Hulkbuster. No, no, no. No tak, pomieszczenie też działało. Jasne, że tak. To jeżeli nie działa, nie mam takiej możliwości, to powinno w ogóle mi nie zabrać cooldownu. Zobaczcie, że nie ma cooldownu już w ogóle teraz, nie? A może ja w ogóle żadnych ulti nie mogę teraz użyć? No nie wiem. Dobra, niech tam się boksują, ja sobie zniszczę spokojnie to miejsce. Patrz, jaki cwaniak. Wyłączyliście turbinę. Nara, gościu! Nara! Nara! Okej. Powalili. A, myślałem, że ją powalili. To po prostu trzeba gościa dokończyć. Żołnierzyka. Nie wiem, co więcej mi sprawia satysfakcji. Strzelanie tym bohaterem? Czy te wszystkie odzywki, które w międzyczasie podczas gry on, że tak powiem, wypowiada? Naprawdę fajnie jest zaprojektowany. Nikt mnie nie pokona. Jasne. Ja wiem jak jest. Mamy przewagę. Co mówiłeś przed chwilą, bo nie słyszałem. Ej, to przyszłość.
Oj. Nie postrzelam już. Uj, uj, uj. To by zabolało. Ciekawe, bo nie mogę teraz żadnej umiejętności użyć. O, teraz jest bohaterska gotowa. Ktoś liczy wyniki? Bo chyba wygrywam. Się pojawił, od razu zniknął, zrzucony został na dół. Okej. Okay. Dobra. Turbina zniszczona. A jeszcze jedna została. Jeszcze jedna turbina została. Generator okay. Przestał działać. Już? Ale słuchajcie, się nabawiliśmy na misji i nie zdążyłem dobrze rozgrać, a ona już się już skończyła. No nie no, nie myślałem, że tak szybko się to skończy. Trudno, trudno no, co zrobić. Dobra robota, Avengersi. Spowodowaliście znaczne szkody. AIM nie będzie łatwo odzyskać utraconych danych. Spoko. Jeszcze kilka takich ataków i AIM utraci swoją przywódczą pozycję. No dobra, a jakbym chciał zmienić bohatera? W Quinjetcie. Wybierz bohatera, towarzyszy. O, jest Thor. Zmieńmy go w końcu. No, dobra. Który mu dajemy? Ten kostium? Ten jest fajny. Ten jest naprawdę spoko. Znaczy ten hełm taki mocno... przedśredniowieczny, naprawdę bardzo wczesne lata, nie wiem. No to wygląda taki jeden z pierwszych hełmów, nie? Koszulinę mu dać? O tak? Ten się wam najbardziej spodoba? Bo ten to wiadomo, pierwszy odpada. Strój epicki, potęga Asgardu. No nie powiedziałbym, okrzyk wojenny. Ten czy ten? Tutaj zobaczcie, macie jak pięknie zdobioną tą zbroję, nie? Jest śmieszny. Ten jest śmieszny? Może za dużo tych. Ja bym chciał odblokować któryś, na przykład ten. Ten bym chciał na przykład odblokować. Ten jest bardzo ładny. Ojejciu, jaki jest zajebisty. Chociaż trochę ten zdobienie na hełmie jest. Daj pro zbroję. Jeden, dwa, trzy, trzy. Jeden, dwa, trzy, trzy. Kto wpisze pierwszy, ten wybiera skórkę. Dwa albo trzy. Jedynka nie wchodzi w grze. Trójeczka? W takim razie? Trzy. Dobra. Ten wygląda trochę strój. Ten strój trochę wygląda jak... Dobra, wybieram trójkę, tylko jeszcze mu powiem, z czym mi się kojarzy ten strój. Ten strój kojarzy mi się trochę z historią, która jest pokazana w komiksach, gdzie Thor stracił tak jakby przywilej, tytuł Thora i nazywany jest Odinsonem. Bo wtedy, że tak powiem, pałeczkę Thora przejęła nie kto inny jak Jane Foster, nie? I jest bardzo podobny ten, do tych właśnie komiksów ten strój. Ją wtedy latała nie z niczym innym jak ze Stormbreakerem jako mieczem, bo nie używa już Mjolnira. Tak na krótkim wstępie. Dobra, to liczymy z tym. No ten wygląda całkiem prawidłnie.